miałbym zacząć opowiadać o paru moich obrazach, zacząłbym od tego. Jest to obraz, który powstał po słynnym zatopieniu Mississippi, która wylała i ocean wtargnął do Nowego Orleanu. Jest to tytuł Katrina, po prostu Katrina. Tak sobie wyobrażałem właśnie żywioł i atak, jakieś przejście tej masy wody, która wdarła się do Nowego Orleanu i zrobiła kolosalne zniszczenie. Tak więcej to widziałem, to było w odruchu takich emocji i zdjęć, które docierały do Ameryki w pierwszych godzinach po właśnie po tej tragedii, wielkiej tragedii. Także jest to masa wody, niebo i po prostu żywioł, który łamie, miesza. Obraz namalowany w 2005 roku. Katrina. Kolejny obraz, którym chciałbym powiedzieć parę zdań, jest to pejzaż malowany dość dawno temu, w 1993 roku, w pierwszych latach pobytu w Stanach Zjednoczonych. Był taki czas, że malowałem w kraju bardziej geometryczne, bardziej takie abstrakcyjne prace. Natomiast pierwsze lata pobytu w Stanach wyzwoliły we mnie trochę tej energii w kierunku właśnie ekspresyjnych pejzaży, postaci. Pomógł mi właśnie dużo Lubomir Tomaszewski, który dał mi siłę w malowaniu właśnie serce. To jest jeden z takich prac, które bardzo lubię. Jest to zielony na pierwszym planie z plamą zieloną i w głębi, z dalekim tłem. Przez wiele lat nie wiedziałem, co to znaczy, ale po odwiedzeniu kanionu Colorado i zobaczeniu Ameryki Zachodniej, Stanów Zachodnich, po prostu jakbym to przewidział, te krajobrazy, które z wyprzedzeniem 15 lat udało mi się zobaczyć w rzeczywistości. To jest pejzaż wymyślony. Kiedyś był przyczepiony tutaj taki duży, duży motyl. Motyla może nie będzie, ale w tym momencie bardzo go lubię. To maska, a może inaczej pejzaż z maską. Miałem kiedyś taki sen, w którym śnił mi się mój dziadek, głuchoniemy człowiek, który w dzieciństwie, w moim dzieciństwie rysował anioły, diabły, różne historyjki i prawdę mówiąc był moim pierwszym takim wzorcem, nauczycielem i człowiekiem, którego właśnie zobaczyłem we śnie i spróbowałem to rano właśnie otworzyć. Nie wyszło to tak, jak myślałem, ale jego jakieś takie taka twarz, która się wyłania z zielonego, zielono-brązowych takich krajobrazów, tła. Także jest to takie wspomnienie sen. Kolejna praca to Bracia, Brothers. Obraz, który był pokazywany w Azji, konkretnie w Korei, w Seulu i w Chinach, w Pekinie, rok temu, w 2007 roku. Wysłałem taką serię właśnie mask i bardzo było dobrze przyjęte to malarstwo. I nagrodę właśnie pokazywane było dodatkowo w Korei. W Pekinie. Także ta praca dodatkowo miała w otoczeniu najlepszych chińskich i koreańskich artystów pokaz w Pekinie. Robiłem serię masek, które dla mnie są taką drugą twarzą. Nigdy nie maluję, przynajmniej teraz nie maluję realistycznych portretów, bo uważam, że portret, tak jak i pejzaż, jak i kwiaty, jak i natura jest tak piękna, że nie należy tego psuć, ani po prostu przerabiać. Twarze, jak i akt, jak i pejzaż w moim wykonaniu jest to po prostu rozmowa ze sobą, jest to budowanie z pewnych wyobrażeń, z pewnych wspomnień, z pewnych jakichś gry, improwizacji, budowanie. Jest to taka właśnie bardzo twórcza praca i seria właśnie tych mask jest to taką moją ulubionym tematem, który właśnie
mamy przed sobą. Kolejny obraz i twarz, jest to tytuł Blind Man, czyli niewidomy. Jest to zaczęty taki portret człowieka, który powstawał po serii artykułów właśnie o niewidomych, o ludziach cierpiących. I po prostu próbowałem właśnie takiego człowieka niewidomego namalować w wyobraźni i w pewnym momencie po prostu zostawiłem w takiej formie szkicowej, można było jeszcze dalej malować. Moją zasadą jest taka, zasada, aby malować czy rysować pracę podczas jednego seansu. Uważam, że podejście wielokrotnie do jednej pracy i zubożarza tą pracę o autentyczność, o świeżość, o te prawdziwe emocje. Czyli emocje podczas pierwszego malowania, pierwszego seansu, paru godzinnego, może całodziennego, powtórzone w innym czasie, już nie będą tym samym przeżyciem, oryginalnym przeżyciem, co było właśnie w czasie tego pierwszego stworzenia. Czyli dwa razy nie mogą się zdarzyć takie same emocje. Staram się po prostu albo wychodzić coś, z którą się zgadzam i pozostawiam bez poprawek. Takie prace są.